Zastanawialiście się kiedyś, jak aktorki radzą sobie z odgrywaniem scen erotycznych? Na magiczne słowo akcja! Zdejmują ciuchy, pokazują najintymniejsze zakamarki swojego ciała, rzucają się na partnera i udają namiętność. Co czują, kiedy na polecenie reżysera muszą rozebrać się do rosołu? Na oczach ekipy filmowej i milionów widzów przed telewizorami? Jak radzą sobie z odgrywaniem scen seksu? O czym myślą, kiedy leżą nago w łóżku z aktorem, za którym nie przepadają? Zostańcie z nami i przekonajcie się sami. Na ekranach polskich kin pojawia się coraz więcej filmów przesyconych erotyką. Jednym z nich jest Sponsoring, w którym Joanna Kulik musiała zmierzyć się z najtrudniejszą rolą w swojej karierze. Wszystko zaczyna się od tego, że pewna dziennikarka ma napisać artykuł o prostytucji na paryskich uniwersytetach. Podczas pracy nad tekstem poznaje dwie call girls, Charlotte i Alicję, które przez aspiracje do lepszego życia sprzedają swoje ciało bogatym i znacznie starszym mężczyznom. Odtwórczyni roli Alicji, Joanna Kulik, gra w scenach, które wymagały od niej ogromnej odwagi i aktorskich umiejętności. Uprawia perwersyjny seks, dotyka swoich nagich piersi i tak dalej. Jak dziś wspomina tamte chwile? Jeżeli chodzi o ten film, masz w głowie taką scenę, która była najtrudniejsza dla ciebie? Ja myślę, że te najtrudniejsze sceny to były sceny erotyczne w tym filmie, zwłaszcza właśnie sceny z klientem, które wymagały takiego silnego wybudowania monologu wewnętrznego, skoncentrowania się na tym, ale też jakby oswojenia cielesności, że to jest taki instrument, w którym musi być odpowiednio nastrojony i żeby być ponad, jak każdy aktor krępuje się, być ponad tym stylem i wykreować postać. A czy miałaś jakiś wzór kogoś, kto ci na przykład opowiadał o tym, jak jest w rzeczywistości? Oczywiście Małgosia Szumowska spotkała się z takimi dziewczynami i one były takim prototypem oraz film dokumentalny, który powstał jakby o tym zjawisku. Joanna Liszowska nigdy nie miała figury modelki, a mimo to jest zadowolona ze swojego wyglądu. Jej rubensowskie kształty można było podziwiać nie tylko w Playboyu, ale również na ekranie. Liszowska po raz pierwszy rozebrała się na oczach widzów w sztuce Rajski Ogródek. Wystąpiła w odważnych scenach łóżkowych z aktorem Krzysztofem Dziobem. Dwa lata później mogliśmy oglądać jej piersi w serialu Defekt. Aktorka jedzie na motorze z inspektorem Kosmalą, którego gra Piotr Wrączewski. W pewnym momencie zdejmuje bluzkę i wtula swój nagi biust w siedzącego przed nią mężczyznę. Krągłości Blond Sex Bomby możemy też podziwiać w sztuce Fredro dla dorosłych mężów i żon. Są tacy, którzy przychodzą na spektakl nawet po kilka razy, tylko po to, żeby zobaczyć Liszowską w seksownej bieliźnie. Aktorka świetnie sobie radzi ze zrzucaniem ciuchów przed publicznością, ale najwyraźniej nie lubi o tym rozmawiać. Występowałaś w różnych sztukach, które jednak wymagają większej odwagi niż w serialu na przykład. Są trudniejsze w odbiorze. To znaczy jakiej odwagi? Bo nie rozumiem. Powiedzmy odwagi obyczajowej, o. Tak, żeby było delikatnie. Wiesz co, no ale o co na przykład pytasz, bo nie rozumiem, to znaczy jakie sztuki miałam, że wymagało odwagi obyczajowej? No rozbieranie się na przykład przed widownią. Ale i widziałam takie zdjęcia. No tak, tylko że to jest, wiesz, to jest spektakl Fredro dla dorosłych mężów i żon, który generalnie jest bardzo dobrym spektaklem, natomiast scena striptease'u, tutaj zaznaczam cudzysłowie, a oczywiście jest potraktowana bardzo dowcipnie i jest to dosłownie, nie wiem, może 2 minuty na scenie. Anna Samusionek kilkukrotnie grała w scenach erotycznych. Jej pierwsza poważna rola była rolą rozbieraną. Samusionek wyznała ostatnio, że wiele razy proponowano jej udział w rozbieranej sesji zdjęciowej. Aktorka przyznała, że nie skłoniłaby jej do tego nawet tak okrągła suma jak 1 000 000 złotych. Gwiazda jest adwentystką Dnia Siódmego i wiele decyzji podejmuje w zgodzie ze swoją religią. Co innego rozbierane sceny w filmach. Jeśli scenariusz tego wymaga, rozbierze się bez problemu. W latach 90. wystąpiła nago co najmniej 6 razy. Po raz pierwszy jej sterczący biust widzowie mogli oglądać w filmie Darmozjad Polski. Najwięcej pokazała w produkcji Tydzień z życia mężczyzny i serialu Policjanci, gdzie nie tylko musiała zdjąć stanik i majtki, ale również radzić sobie w scenach łóżkowych. Doświadczenie, które zdobyła, sprawiło, że doskonale poradziła sobie na planie komedii Och, Karol. W intymnych scenach z Piotrem Adamczykiem była bardzo wiarygodna. Jak się całuje z Adamczykiem? Oj, wiesz, to wszyscy pytają, to jak się całuje z Adamczykiem, tak? Nie, no myślę, że dobrze się z Piotrkiem całuje. Znaczy, myślę, że dużo przyjemniej by było, gdyby to nie było związane z pracą, tak? I gdyby nie stało tyle ekipy. Naprawdę. Ale zawsze możecie się... Na temat
tych pocałunków, wiesz... W czasie możecie umówić po pracy. Tak, nie, Piotrek jest zajęty i wiesz, ma tak atrakcyjną dziewczynę, że myślę, że tu nie ma w ogóle o czym mówić. Nie odbijam mężczyzn. Nie odbijasz mężczyzn, ale wiesz dlaczego pytam, bo widziałam zdjęcia tak jak się całujecie z tego filmu. Tak, bo się całujemy i zresztą po kręceniu tej sceny i jeszcze robieniu jakichś fotosów stwierdziliśmy, że to jest bardzo dziwna praca, tak. Także człowiek tu się całuje, potem rozchodzi się do domu. I naprawdę nie ma to wiele wspólnego z taką erotyczną przyjemnością, bo trudno ją osiągnąć w takich sytuacjach. Ale oczywiście jest dużo przyjemniej, kiedy partner jest z klasą i jest tak fajny jak Piotrek. Iza Kuna to profesjonalistka. Rozbieranie się przed kamerą traktuje jak każde inne zadanie aktorskie. Iza po raz pierwszy pokazała się topless w filmie Na koniec świata. Prawie 10 lat później reżyser komedii Ladies wrzucił ją na głęboką wodę. Aktorka musiała odegrać scenę łóżkową z Piotrem Adamczykiem. Bez ubrań, makijażu i Photoshopa oglądaliśmy ją również w filmie Drogówka. Z niełatwym zadaniem musiała poradzić sobie na planie komedii Idealny facet dla mojej dziewczyny, w którym zagrała w intymnych scenach z Magdą Boczarską. W serialu Krew z krwi po raz kolejny pokazała, że jest profesjonalistką w każdym calu. W odważnych scenach z Łukaszem Simlatem wypadła doskonale. Choć jak sama przyznaje, to nie było najtrudniejsze zadanie aktorskie, z jakim musiała sobie poradzić. Dla mnie stresem jest każdy dzień na planie. Ja wiem, że to brzmi banalnie, ale tak jest. I dla mnie naprawdę nie ma różnicy między tym, że mam całować się, czy mieć scenę intymną z Łukaszem Simlatem, którego pozdrawiam i naprawdę było bardzo, bardzo, bardzo fajnie. A tym, że mam zagrać taką scenę jak teraz z tobą, która opowiada o czymś w jakiejś historii. Dla mnie stres, jakby mnie stres towarzyszy zawsze. Ale nie mówię, że to jest jednoznaczne. No jednak są jakieś sceny, które na pewno no jest trudniej zagrać po prostu. Ale na tym polega ten zawód. I czasami wydaje nam się, że sceny łatwe okazują się mega trudne, a czasami sceny mega trudne okazują się, to znowu jest banał, jakieś takie prostsze w wykonaniu. Dla mnie, ja nie lubię tak różnicować tego, bo też zdarzyło mi się wiele razy, że się przygotowywałam bardzo mocno do czegoś, a potem okazało się, że... A też było tak, że się nie przygotowywałam i jakoś zbieg okoliczności spowodował, że to wszystko poszło, nie mówię łatwo, ale przy wielu trudnościach dla mnie dobrze. A czy zgadzasz się z taką opinią, czy opinią? Po prostu zauważam, że na przykład te aktorki najmłodszego pokolenia, które debiutują, one w ogóle nie mają żadnych oporów. One się rozbierają na planie, one wręcz niektóre mówią, że ekshibicjonizm to jest ich drugie życie. Wiesz co, ale to jest kwestia wrażliwości. To nie ma nic wspólnego z doświadczeniem i z tym, czy jesteś aktorem, czy nie. Ja nie mam nic przeciwko temu absolutnie, żeby ktoś, kto nie jest aktorem, grał. Tak samo jak uważam, że trzeba oceniać wszystkich, tych, którzy grają i tych, którzy nie grają, bo pracujemy w tym samym miejscu. Ja myślę, że jest miejsce dla wszystkich. A to jest absolutnie dla mnie kwestia wrażliwości. Czy ty masz opór, czy ty nie masz. Ja mam mnóstwo oporu, ale to nie znaczy, że ktoś, kto ich nie ma, jest gorszy. Anna Dereszowska ma na swoim koncie kilka rozbieranych ról. Niestety, żadna z nich nie była wybitna. W filmie Ladies Dereszowska zagrała przebojową i niezależną kobietę, która zmienia partnerów jak rękawiczki. Mimo to aktorka nie pokazała wiele. W scenach łóżkowych jest zazwyczaj owinięta w prześcieradło, tak jakby wstydziła się pokazać więcej. Rok później gwiazda najwyraźniej się przełamała, bo w komedii Nigdy nie mów nigdy wystąpiła topless. W 2012 roku Dereszowska zagrała w filmie Xiana. Film plasuje się w rankingach znacznie niżej niż Ciacho czy nawet Weekend. A fani aktorki do tej pory zachodzą w głowę, dlaczego zdecydowała się na rolę w tak marnej produkcji. Dereszowska zagrała w filmie Amanda. W jednej z najodważniejszych scen jej filmowy partner Marek. Najpierw przez dłuższą chwilę pieści ją językiem, a potem para uprawia ostry seks. Fragment tej odważnej sceny erotycznej znalazł się w jednej z zapowiedzi filmu. Dziś Dereszowska nie komentuje swojego wyboru, ale następnym razem chyba zastanowi się nieco dłużej. Jaką rolę byś się nie zgodziła? Nie wiem, wiesz, to trudno mi jest powiedzieć. Musiałabym dostać scenariusz do przeczytania. Kiedyś wydawało mi się, że nigdy w życiu nie zgodziłabym się na scenę, na rolę, w której jest scena... Erotyczna. Erotyczna, tak, jakaś intymna. Ale wiesz, to przeczytałam kilka scenariuszy, widziałam kilka filmów, w których takie sceny były rzeczywiście niezbędne i były pokazane tak pięknie, że miałam taką zdrową
zawodową zazdrość w stosunku do koleżanek, które zagrały fantastyczne role. Może niekoniecznie zazdrościłam im tych scen, ale ról na pewno. Jest taka rola jak chociażby Agaty Kuleszy w Róży. Jest taka rola, o którą bardzo walczyłam zresztą do pewnego etapu. Wygrała ją w końcu Magda Boczarska. Zresztą dostała za nią nagrodę w Gdyni. Zagrała ją fantastycznie, także myślę, że to był dobry wybór. Ale bardzo chciałam tę rolę zagrać i jak widziałam Magdę... Mówisz o Różyczce, tak? O Różyczce, tak. To miałam taką zawodową zazdrość, że to Magda. Odczuwałam taką zazdrość, ale no to jest taka zdrowa zazdrość, motywująca, a nie niszcząca w jakiś sposób. I bardzo pięknie Magda to zagrała i tak jak mówię, myślę, że to był bardzo dobry wybór, że reżyser i producenci wybrali ją, a nie mnie. Ale wiesz co, wiele aktorek mówi, że to też zależy od reżysera, bo u znanego reżysera, takiego jak Wajda powiedzmy, zgodziłyby się na wszystko. Ale są też reżyserzy, może nie w Polsce, ale na przykład von Trier, który, no, scenariusze jego filmów są niestety bardzo, bardzo nasycone erotyką, wręcz dosłowną, ale mimo wszystko aktorki do niego lgną, no bo to jest sława, to jest klasa, no wiadomo. Wiesz co, pewnie, że byłoby dla mnie wielkim wyróżnieniem dostać taką propozycję od von Triera, czy od Wajdy, ale gdyby to był epizod polegający na tym, że pani ma wejść i pokazać piersi, z wielkim szacunkiem, ale odmówiłabym. Są aktorki, które nie rozebrałyby się za żadne pieniądze, ale są też takie, które nie mogą doczekać się następnej sceny seksu. Jedne zrzucają z siebie ciuchy ze wstydem, drugie z zadowoleniem. Pewnie jeszcze nie raz będziemy zastanawiać się, co czują, kiedy rozbierają się na oczach milionów. A gorących scen w światowym i polskim kinie z pewnością nam nie zabraknie. A waszym zdaniem, co czują gwiazdy, kiedy nago paradują przed ekipą filmową albo odgrywają sceny seksu? Piszcie na forum. Jak co tydzień zapraszam na nasz fanpage, gdzie znajdziecie masę ciekawostek nie tylko ze świata show biznesu i zachęcam do lajkowania. Jeśli macie pomysły na nowe odcinki naszej serii, ślijcie je na plotkarnia@wp.tv. Pamiętajcie też, że dzięki naszej aplikacji jesteśmy dostępni na wszystkich urządzeniach z systemem iOS. Dzięki darmowej aplikacji WPTV na urządzenia mobilne będziecie mieć dostęp do wszystkich naszych produkcji. Aplikacja oferuje wiele użytecznych funkcji, takich jak udostępnianie plików czy tworzenie playlist z ulubionymi programami. Aplikacja dostępna jest na wszystkie urządzenia mobilne z systemem iOS. Nie zapominajcie też, by zajrzeć na hollywood.wp.tv. Znajdziecie tam jedyne w swoim rodzaju wywiady z gwiazdami. Chciałam zapytać o jedną sprawę, bo w moim kraju jest taki modny trend, że sportowców ogłaszać, że oni są gejami. Czy pan sądzi, że będzie podobne sytuacje tutaj w przyszłości w Polsce? W przyszłości może tak, natomiast dzisiaj trudno mi sobie wyobrazić, dlatego, że po prostu społeczeństwo w Polsce jest bardziej konserwatywne. Wydaje mi się, że świat sportu jest takim no, tradycyjnym światem macho i że gdyby dzisiaj któryś sportowiec ogłosił, że jest gejem, to nie miałby łatwego życia. To wszystko na dziś. Dziękuję, że byliście z nami. Do zobaczenia wkrótce.